Modlitwa. Nie proszę Cię, Boże, o złoto, ni drogę usłaną różami, lecz proszę Cię bardzo o wiarę, bo bez niej wszak nie przetrwamy. Nie proszę o pieniądz lichy, lecz proszę Cię o nadzieję, by mogła podtrzymać mą wiarę, że sprawiedliwość istnieje. Nie proszę o domy ogromne, lecz o miłość prawdziwą, bym mogła do końca życia być tak naprawdę szczęśliwą. O trzy te cnoty Cię proszę, bo to podstawa jest życia, a reszta w geście jest ludzkim, tylko to nie do zdobycia, bo w świecie pustej mamony, ubranej w szaty na gości, najbardziej chyba brakuje prawdziwie wiernej miłości. Kiedy się drzewo życia w geście pochyla starości, nic przecież nie pozostaje prócz dłoni ludzkich w nagości, splecionych przez trudy życia. Dłoń jedna ściska dłoń drugą i wszystko wtedy jest piękne, nawet gdy łzy płyną strugą. Żegnając siebie na zawsze, odchodząc stąd gdzieś w nieznane, o to Cię proszę, mój Boże, i mówię na koniec. Amen. Znalezione w necie. Gdyby Pan nam nie dał chleba na życia trud, gdyby Pan nie przyszedł z nieba, nie wziął za swój lud. Gdyby Pan nas nie ukochał, byłoby nam źle. W duszy pustka by nastała, o tym każdy wie. Jezu, przygarnij mnie w ramiona Twe, napełniaj ciągle Twym pokojem i pokrzepiaj mnie. Ty wiesz, jak bardzo chcę przy Tobie. Wszystko, co mi Cię przysłania, już nie znaczy nic. Gdyby Pan nie przyjął krzyża i nie dźwigał go, gdyby Pan na nim nie cierpiał, nie zwyciężył zła. Gdyby Pan na nim nie umarł, nie mógłbyś z Panem być. Gdyby Pan też nie zmartwychwstał, nie mógłbyś wiecznie żyć. Jezu, przygarnij mnie. Ciągle Twym pokojem i pokrzepiaj mnie. Ty wiesz, jak bardzo chcę przy Tobie być i wszystko.
wszystko, co mi Cię przysłania, już nie znaczy nic. Jezu, przygarnij mnie w ramiona Twe, napełniaj ciągle Twym pokojem i pokrzepiaj mnie. Ty wiesz, jak bardzo chcę przy Tobie być i wszystko, co mi Cię przysłania, już nie znaczy nic.